Jemalek z Polonia 1912 Leszno rozegrał drugie kontrolne spotkanie. W ramach sparingu drużyna zagrała przed leszczyńską publicznością hali Trapez, którym mogła zaprezentować się po zmianach kadrowych. Koszykarze zmierzyli się z zespołem WKS Śląsk Wrocław, w którym zwyciężyli z wynikiem 78-55. Było to ich drugie zwycięstwo sparingowe. Na 23 września w Inowrocławiu zaplanowany pierwszy mecz ligowy, w którym Polonia zagra z Notecią.